W dzisiejszym filmie Pet Simulator po pierwsze, po raz kolejny próbujemy swojego szczęścia w Forever Packu. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się jakiegoś huge'a trafić. Po raz kolejny widziałem ludzi po 100 robuxów mieli huge'a, po 250 robuxów mieli golden huge'e. Mam nadzieję, że mi się uda jednego huge'a trafić. Jak na razie niestety nie mam farta do eventowych huge'y. Jedynie którego udało mi się trafić, to już wam pokazuję jakiego. Udało mi się trafić w sumie tego nowego tutaj huge'a, możemy zobaczyć nawet jak on wygląda. Oni go chyba dopiero teraz dodali. Tylko muszę sobie team zmienić na jakiś taki pusty. Dobra, tu mamy pusty, możemy sobie założyć tego huge'a. Oprócz tego w sumie opowiem wam o gigamocnym teamie tak naprawdę pod farmienie tych giftów. No mamy takiego huge'a. Wiem, że jest też jeden nowy, który jest dużo droższy. My mamy no takiego bizona, który jest warty 70 milionów, a więc nie za dużo. Jakby pierwsza rzecz, zanim weźmiemy się w ogóle za Forever Pack, to właśnie pójdźmy sobie na ten eventowy świat i powiem wam, jaki team sobie zrobić pod właśnie farmienie tych gift bugów, który jest tak naprawdę giga tani, a da wam bardzo dużo. A mianowicie zakładacie sobie oczywiście najlepsze pety. Jeżeli macie huge'e, no to na huge'ach oczywiście polecam wam wbić na każdym huge'u TNT i Lightning Charma, bo wtedy będzie wiadomo, TNT spadać i dodatkowo czasem Lightning będzie, tylko problem jest taki, że tutaj mi się zbugowało niestety to i mi się te obiekty nie pokazują. Nie wiem, czasem tak to się buguje, trzeba po prostu wtedy wyjść z tej mapki i wejść na nią z powrotem i już powinny być wtedy te obiekty. Mogliby to w końcu poprawić, ale prawdopodobnie jeszcze kilka dni minie, zanim to poprawią. Dobra, teraz już mamy te obiekty, jakby pójdźmy sobie teraz na ostatnią strefę i tutaj pierwsza rzecz, no to jak macie huge, no to wiadomo, czarmy musicie mieć, tak jak wam mówiłem, a druga najważniejsza rzecz, ten enchant explosive. On jest giga mocny na ten update, bo on powoduje takie wybuchy. Zobaczcie, że tych obiektów wtedy rozwala się dużo, dużo więcej niż normalnie. A więc polecam wam zakładać ten enchant, on jest gigatani, no bo 4 koła kosztuje. Jeszcze ogólnie powiem wam, że tak czy siak musimy pójść na Trade Plaza, bo zobaczcie sami, ile jest warty mój Vibrant Tukan. Jest warty 506 milionów, jakby zawyżyli jego rap i ten rap powiem wam, że trzyma się już cały dzień dzisiaj. A więc myślę, że warto go sprzedać, tylko w sumie zanim jeszcze to wszystko zrobimy, to musimy jeszcze inną rzecz zrobić. Musimy sobie pójść do Dakeru, bo wrzucałem Daker i w ogóle dzisiaj przez cały dzień udało mi się uzbierać 206 gift bugów, które są warte 47 milionów. No to tak powiedzmy, że w miarę. Myślę, że tak będę musiał ich z 5-6 tysięcy otworzyć, żeby wydropić chociaż jednego huge'a, no ale no pewnie tyle otworzymy. Na pewno będziemy jeszcze robić jakiś giga opening. Dzisiaj mi się chyba nie chce takiego robić, chociaż zobaczymy, ale tutaj musimy sobie pójść do Dakeru, bo tutaj wrzuciłem te pety. Zobaczmy, ile gemów dostaniemy z takiego zestawu. 326 tysięcy. No dobra, to powiem wam, że nieźle. Ogólnie dzisiaj cały dzień otwieram też jajka, więc teraz mamy dużo lepszych petów. Możemy sobie dużo takich wrzucić. W sumie zostawmy sobie jednego tylko do teamu. No i resztę tutaj tych sobie wrzućmy. Zobaczymy, ile dostaniemy z takiego zestawu petów. Ewentualnie jeszcze na dobry start zróbmy jedną rzecz. Kupmy sobie trochę może startowego Forever Packu. Zobaczymy, może za stówkę już nam się pokaże ten huge pet. Tak jak mówię, no widziałem mega dużo ludzi znowu miało za stówkę tego huge'a, a więc mam nadzieję, że w końcu mi ten fart dopisze. Ja też będę miał huge'a, nie będę miał zakichanej deski, no bo już mam taką deskę, no dwie mam takie już. Dobra, jakby na razie farta nie ma niestety, mamy tą deskę. Nie wiem, w sumie może jedną sprzedam sobie, bo no tu mamy tą jedną, no i tu jest ta druga. Dobra, to jakby może na start zróbmy trochę inne combo. Otwórzmy sobie 8 tych giftów, do tego 8 tych i zobaczymy, może takie dziwne połączenie tych giftów da nam jakiegoś fajnego peta, jakiegoś huge'a czy coś na starcie. Nie, nic kompletnie nie ma. Nie ma żadnego huge'a, ewentualnie jeszcze kolejna rzecz. Możemy sobie w sumie takie porównanie zrobić, jakby co jest lepsze, czy na przykład te gift, czy hype jajka. Powiem wam, że drop z hype jajek i z tych giftów chyba jest praktycznie taki sam. Nie widzę praktycznie żadnej różnicy, znaczy z tego giftu macie szansę 1 do 6 tysięcy na huge'a, a z hype jajka macie 1 do 16, a więc no mniejszą. Ale dobra, pójdźmy na Trade Plaza, bo tam jest trochę roboty i weźmiemy się za resztę Forever. Dobra, tutaj mamy jakąś taką Trade Plazę. Przydałoby się wystawić oczywiście te huge, bo no powoli te gemy, jak widzicie, mi uciekają znowu. A trochę huge, powiem wam, że trafiłem. Znaczy, no trafiłem oczywiście z jajka. Bo znowu te huge nie chcą się odbugować, jakby odblokować. Się popsute jest, a dobra, odblokowały się. No musimy na pewno te 4 wystawić. Tego Vibrant Tukana to może nawet spróbujmy za, nie wiem, 430 milionów wystawić na aukcji. No bo tak jak mówię, on ma po prostu zawyżony rap w jakiś dziwny sposób. Zobaczymy, czy ktoś tam się po to zgłosi. A w tym czasie sobie te powystawiajmy trochę taniej, żeby nam się może jakkolwiek to sprzedało. Dobra, 3 wystawione, zobaczmy, czy ktoś się po tego zgłosi. No ale takie powiem wam, że średnie zainteresowanie niestety tym petem widzę. No on ma zawyżony rap, tak myślę, o jakieś 300 milionów. Realnie ten pet jest warty 200 milionów. No ewidentnie chyba nikt się po niego niestety nie zgłosi. Nikt go nie zalistuje. Albo pod koniec może? No niestety raczej nie. No nikt go nie zalistował. Dobra, wystawmy go na budce za 350 milionów nawet, bo
bo tak jak mówię, on ma zawyżony rap, on nie jest tyle warty. Dobra, tutaj w ogóle jakiś Antek nam trade daje. Może chce kupić tego peta. No tu takiego fajnego peta ma, ale ja nie kupuję takich petów niestety. Dobra, jakby wystawiłem to wszystko, kupmy sobie jeszcze trochę Forever Packu. Mam nadzieję, że chociaż tutaj będzie kilka ekskluzyw jajek. Jak nie huge pet, to chociaż kilka ekskluzyw jajek. No czemu same te deski mi się pokazują? O co z tym chodzi? Czy mi ten Forever Pack zepsuli jakoś i same deski mi się tu będą pokazywać? No dosłownie same deski tu mamy. To jest popsute jakieś. O, coś tam już się sprzedało, powiem wam. Coś się sprzedało, nie wiem co, ale coś się sprzedało, bo taki ekran się zrobił. Dobra, zaraz resztę sobie klikniemy, zobaczmy co się sprzedało. Sprzedał nam się ten Muchomor jeden. No trochę tania go wystawimy, ale dobra, ważne, że trochę gemów zarobiliśmy, jakby no i tak dzisiaj więcej wydamy. No nie wierzę w to, powiem wam. Wydaliśmy już 400 robuxów i dalej nie widzę żadnego nawet jednego jajka. Tylko jakąś budkę za kichaną, no. Dobra, chociaż ładnie ta budka wygląda, kupmy sobie tą budkę. Można ją nawet wymienić za tą moją teraz. Zobaczymy jak ona wygląda. Tutaj trzy takie Titanic płotki, które są w ogóle nic nie warte. Dobra, zobaczmy chociaż sobie tą budkę. No, mamy taką dobro zło budkę. Średnio wygląda, szczerze mówiąc. Bardziej podoba mi się ta moja budka. I w ogóle tutaj mamy gościa z Gub Klanu. Ma dwa Rainbow Huge'a. Tego właśnie Wicked Dragona, który był w ostatnim Clan Warze. I jeszcze wcześniejszego. I jeszcze w sumie zanim resztę Forever Packu kupimy, to znowu przerzuciłem sobie trochę rzeczy z drugiego konta. W ogóle ktoś tu otwiera Exclusive Jajko. Zobaczmy co mu wyleci. No niestety słabo. Teraz dzisiaj trochę znowu otworzymy, ale przerzuciłem sobie właśnie trochę rzeczy z drugiego konta. Tutaj sobie gifty znowu przerzuciłem, znowu te. No powiem wam, że na każdym koncie tak po 200 dziennie farmie. Tutaj jeszcze te sobie przerzuciłem, to oczywiście też pozdro. Tutaj ktoś mówi, że Golden Huge'a z tego trafił. No obyśmy my też trafili z tego w takim razie Huge'a i tutaj w sumie się sprzedało. A kolejny zwykły Huge Pet, dobra, to mniejsza w niego. Tutaj mamy takiego ekskluzywa i ktoś się pyta, co miałem na obiad. Nie wiem, bielony miałem na obiad. Tutaj mamy 10 takich giftów i niestety zahasztagowała, więc dziękuję tutaj oczywiście. Tutaj może się przyda, coś takiego mamy. Tutaj mój ulubiony kolor. Nie wiem, żółty? Może żółty, chyba żółty. Tutaj też pozdrawiam oczywiście, tutaj sprzedaj, sprzedamy coś takiego, tutaj oczywiście też pozdro, tak samo pozdro. Tutaj Klanowicz chce dużo pozdrowienia, więc pozdrawiam Michała Wilka, piwo uczesaną, Haksa, Okonka i Diabła. Tutaj na Summer Gifta przyda się, może kiedyś to zbieram, tutaj Holix, tutaj dla ciebie, dziękuję, tutaj też dla mnie, więc dziękuję za 2 miliony gemów, tutaj pozdro. Tutaj kiedy film z Pedro, nie wiem, jakby może kiedyś nagramy, tutaj Audi czy BMW. No powiem wam, że lepiej nie mówić to czy to, bo to chyba gorzej mówić niż Messi czy Ronaldo. Już mnie wyzywają ludzie, że powiedziałem ostatnio Messi. Tutaj shorty czy TikToki? No dobra, to można powiedzieć, bo wiadomo, że TikToki, nie tam jakieś shorty. Tutaj na odcinek i tutaj jeszcze coś takiego mamy. Zobaczmy, kto tu wygląda, co nam się sprzedaje. No powiem wam, że te dwa nie chcą schodzić niestety. Tutaj ktoś mi zasłania Titanikiem, idź mi z tym Titanikiem. Nie zasłaniaj mnie tutaj. Dobra, kupmy sobie resztę tego Forever Packu. Proszę, no dajcie Huge Peta. Błagam, żeby się pokazał Huge Pet. Dobra, kupmy to za 650 Robuxów, ale nie wiem, tam nie widzę dalej Huge Peta. Może gdzieś tam będzie, jak tam będzie Huge Pet, to dokupimy jeszcze Robuxów. Ale tragiczny ten Forever Pack mi się trafił, powiem wam. Nie wiem, czy ja chociaż raz miałem dobry Forever Pack, ale teraz mam. Mamy dwa jajka, tutaj dwa dodatkowe i tu Huge'a. No dobra, to sekunda. To sekunda, trzeba ogarnąć dodatkowe Robuxy. Dobra, dodatkowe Robuxy ogarnięte. Żeby więcej kupić, to powiem wam, że musiałby mi się tam trafić chyba Rainbow Shiny, Huge Pet albo Titanic. Bo tu już będzie chyba za 1200 dalej. No, za 1200 jest. No fajnie, że tutaj mamy Huge'ika w końcu. Będziemy mieć jednego takiego Huge'ika, tutaj mamy za free. No i tutaj w ogóle dalej nie ma nic za 1200. Kompletna porażka dalej jest. Ale dobra, mamy Huge'a. Mamy Huge'a, którego da się zdobyć. W sumie nie wiem, czy tylko z Forever Packu. Huge Divinus. To jest chyba tylko z Forever Packu. To 11 tysięcy aż ludzie trafili? Dobra, jakby na pewno jedno jajko, tak sobie kliknijmy tutaj po prostu. Przydałoby się jeszcze dokupić tak z kilka tych jajek, jeszcze te gifty otworzyć, to wszystko. No tutaj niestety dalej Huge'a nie ma. Dobra, tak dokupmy dwa jajka jeszcze. O, tu są akurat. No dobra, trochę powyżej rapu, ale dobra, za tyle sobie to kupmy. Jeszcze może znowu speedrun tych giftów zrobimy, powiem wam. Dobra, wszystko co dzisiaj zarobiliśmy, to właśnie wydaliśmy. Ale co ważne, no tak jak mówię, mamy tego Huge Peta. Możemy w sumie zobaczyć, jak on wygląda. Nie wiem, czy to jest Huge Pet z tylko Forever Packu, czy to jest ten, który leci z normalnego jajka. Możliwe, że to jest ten, który leci z normalnego jajka, powiem wam. Ale nie jestem w 100% pewien. Dobra, ale idziemy na normalny serwer. Na początku może na szybko kliknijmy sobie, powiem wam, te 42 lepsze gifty. Tych słabszych mi się nie chce klikać. Może zrobimy taki giga opening, że tworzymy tego z kilka tysięcy, tylko no będę musiał te kilka tysięcy uzbierać. Po prostu sobie te na pewno kliknijmy i tyle, żeby też się tyle z tym nie bawić. Zobaczymy, może akurat będziemy czwarty i nam coś poleci, bo tutaj w ogóle jest inny Huge Pet niż z jajka czy Forever Packu. Jest taki dobro zło Huge Pet. Możemy w sumie zobaczyć sobie, jak on się dokładnie nazywa. Jakoś inaczej się nazywa. A nie, tak się nazywa. No jest ich 1000. No to nie jest ich jakoś super dużo. No ale powiedzmy, że w miarę. Dobra, kliknijmy sobie na pewno jeszcze te flex jajka. Zobaczymy, czy coś nam właśnie wyleci z tych flex jajek. Na początku tutaj dwa sobie kliknijmy, zobaczmy. No tutaj niestety z tego nic nie mamy. I czy tu będzie? No też nie. No myślę, że jeszcze będę musiał trochę pootwierać te jajka, żeby w końcu może nam huge pet z tego wyleciał. Ale może teraz z trzech. Tutaj każdemu lako oczywiście dodajmy i zobaczmy, czy może z trzech nam wyleci.
i niestety, nie? Dalej niestety tylko ekskluzywy. Dobra, ale za to wy możecie sobie sprawdzić ten film, który wam się wyświetla i oczywiście do następnego filmu.